Widzowie, chciałbym mieć twarz z drugiej strony. To mnie się przypada do mnie cały czas. Przepraszam za przekleństwo. Czemu cię? Odejdź, bo ja rozmawiam teraz z Mateuszem. Bo wiesz co, powiem tak, Piotrek, ty jesteś od kina, drugi jest od spacerów, trzeci jest od nagrywania, a czwarty jest od tej roboty. Lepiej być tym czwartym. Ja wiem, że ty udajesz kobietę z klasy. Dobra, idź rzygaj. No ja wiem swoje. No to powiedz, no po prostu. Słyszałem swoje o to. Od kogo? Od chłopaków ze sketcha. No nie wiem, czy ty jesteś taki głupi, czy udajesz? Widzowie, trzymajcie kciuki. Julcia! Julcia! Robert! Kocham cię. Przecież ty wiesz, że ja mam chłopaka. Nie masz chłopaka, tylko się spotykasz z kimś. No dobra, jeden pies, no. P***ło cię z tymi kwiatami, tak? Ja nie chcę ich, nie. Dupę sobie je wsać. Zaczynamy odcinek. Kotek, weź te kwiaty. Nie mogę, Robciu. To tylko na... Dobra, dobra, powiedzmy tak, dobra, nie ma nikogo, ale skręcisz z kimś. Przecież on się nie przestraszy, to jest samiec alfa. Co on ma się przestraszyć, że tobie ktoś dał kwiaty? Przyjacielskie kwiaty to są. To są przyjaciele, takie... Taki friends with benefits. Nie, nie. Ja chcę benefity, ale nie. To nie jest tak, że jak dam ci te kwiaty, jakie przyjmiesz, to musisz mi dać coś od siebie. Tylko chcę twojego towarzystwa, żeby ci patrzeć w oczy. Dobrze. Jak to będę robił z tobą. Mogę przyjąć, są piękne. Dziękuję ci bardzo. Ale to się przejdź ze mną chociaż, nie, co? Nie, buziaka, policzek ci mogę dać. Idziemy. 150 zł na pewno ten pocałunek nie był wart. Dali bomba, słuchajcie. Za dużo cukru, Robciu. Cicho, udajemy, że to jest początek odcinka. Przepraszam, tego nie było. Ale tam ludzie są, no. Normalni ludzie, na Wigilii. No właśnie. Robert! Patrz, jak Julcia ma fajny kombinezon, ładny. Ej! Jula, a wejdź do tego konika. Nie, nie ma to. Robert! Ej, weźcie mnie ten teraz. No słuchajcie, i teraz tak, do supleksa blisko. Pamiętajcie, żeby dopiąć klamrę. Boże święty! I uwaga! Julia, to jest tak, to są browary warszawskie, to jest bardzo kulturalne miejsce. To nie jest dla ludzi. To nie jest top floor na sketchu. Dobra? Zachowuj się, tu są poproszę. Tak, już możemy iść? Tylko zachowuj się serio. To co, całusek idziemy? No, nara. Mati, dawaj całusa. Proszę, babę w pierwszą wpuśćcie. O Boże! Dzień dobry. Czy tu jest pita, proszę pana? Czy tu jest pita czysta? Haha! Słaby kawał, a żartuję. Bierz te badyle. Pchamy prosto. Tak, poprosiłem, proszę pana, flagowe danie, proszę pana. Pita gyro. Pita. Pita gyros, co to kebab? Dobrze, poprosimy pita gyros. Tylko zapytam, jaki sos dla państwa? Co taki hot feta, spice mayo? Spice mayo, baby. Jaki ona sos wybierze? To od tego zależy, Julia, czy z tobą będę. Zastanów się trzy razy. Dla ciebie hot feta. Ja nie chcę sosu hot feta. Nie, spicy mayo. Spicy mayo, dobrze, to jest mój wybór. A za żart z hot fetą? Uwaga. Jak tam już jesteś, pytę szefowi. Pite. Pite. Ziemki. Wiesz, że ja taka nie jestem. Dobra, Mati, nie męcz tych ludzi, chodź. Mateusz, chodź. Chodź, nie męcz ludzi, wyjdź. Przepraszamy, bo Mateusz myśli, że jesteś pracownikiem. Za głupi jesteś, żeby tu pracować. Nie dałbyś rady, chodź. Ty tylko ze mną możesz, chodź. Swój do swego pasuje, ciągnie. Znaczy obciąga, ciągnie. Znaczy dobra, nieważne. Czy, skąd pochodzi danie, które państwo serwują? Gruzja. Z Gruzji? Tak. Gruzja, a to jest flaga Gruzji. Bo ja właśnie myślałem, że to jest flaga tej. Czego? No to, a czego? No czego? No czego? No czego flaga jest? Krzyż na białym tle, czerwony krzyż. No, słucham. Nie rób ze mnie debila. Nie ja jesteś... od razu wiedziałam, że to... Max... Anglia! Brawo! Brawo, jaka mądra! Nie no, ładna jesteś przede wszystkim. Dobrze, to prosimy takie pierożki. Tak. Jakoś flagowe danie. Ej, tak naprawdę zamówiliśmy kebab jakiś po prostu. I to jeszcze z frytkami w środku. Skarbie zaczyna, jest, proszę bardzo. Wygląda fajnie. Ale czemu nazywają to pita? Bo to będzie drożej, albo kebab to taniej? Czy to pita to jest to. Pita to jest ciasto, Robciu. Aha. Jak ty to ugryziesz? Nie mogę, bo... Jego, jak taki... Jak taki mały zwierzaczek. Dobra. Dla ciebie będzie chyba za słone. Życie to jest słone. Życie jest słone. A wiesz, że motyle a. wypijają łzy żółwi? Oplułeś mnie. Co? Uplułeś mnie. Tfu! I zastanawiam się, czy może dlatego wy cały czas z dziewczynami chcecie doprowadzić mnie do płaczu, żeby było mi przykro, żeby wypić moje łzy. Ja czasem nie wiem, co powiedzieć na te twoje, kurwa, anegdotki. Bardzo dobre, słuchajcie. Bardzo dobre jest tak pyras gepap. Jest, Junia. Oj, jest. Dawaj, dawaj, hapaj, hapaj.
I mo zajebiste, naprawdę. Co myślisz, Lucia? Oba. Teraz ślina Julki w moich ustach. Sketch, nadchodzę. Co ty masz do tego sketcha? Zazdrosny jesteś. Dobra, spróbowałaś mi właśnie pyty gyros, browarek warszawski. Jaką cenę dajesz? Naprawdę to mi smakuje, tak bym bardzo dobre. 9 na 10. Tak, ostatni gryz. Ale dobre. Nie smut? Pyszne. Napluł tam. Pyszne. Co ty kochasz? Pyszne. Wjechały te pierożki, słuchajcie, jak to się je? Dostałem instrukcję. Pani powiedziała tak, złapać za ten twardy czubeczek, to znamy ze sketcha. Na szczęście, na szczęście... Tak on mnie ciśnie z tym sketchem. Następnie, nadgryźć tego pierożka, no. Niczym moje zaufanie nadgryzłaś, nie raz. Wypić bulion, który sam wyleci i nie jeść tego, bo to jest twarde i stare i niedobre. No uwaga. No to gorące. Teraz wyleci bulion, o tak. Mm. O tak, pij to. Gorące. Nie, pij go! A to jest gorące, Robert. Trudno, to się poparzysz, content. A nie wyjmę tego stamtąd, wiesz? O fu, wygrzebała tipsami jedzenie. Dobra, teraz no, nowe paznokcie wczoraj zrobiłam. Uwaga. Nadgryzamy. O! Ale dobre! Dobre! Jak Jagery w sketchu. Patrzcie, widzowie. Tak to wygląda w środku. Ja lubię. Jest parujące, gorące, przepyszne, dobrze doprawione, lekko pikantne. Ale powinien być do tego sos. Jak ci bąbelku smakuje? Od 1 do 10. Ja lubię to, ja to jeszcze odmam. Sos nie powinno być sosu. Powinien być pikantny. Powinien sos. Być sos, zgadzam się, tak. Co powiesz, kochanie? Żeby tylko. Chorągiewa. Tam... Nie, po prostu ja mam cel na dzisiaj i to osiągnę go. Nie osiągniesz nigdy. Mów mi tak dalej, to jeszcze bardziej mnie to denerwuje, wiesz o tym? Wiem. Jeszcze bardziej chcę. Widzowie, polecam wam. Nie dość, że doświadczenie kulturowe. Ja mówię o kulturalnych wydarzeniach, tobie mięcho z ust dynda. Jest gorące, jest pikantne, mm-hmm. jest mięsne. Mm-hmm. Powiedz coś. Bardzo dobra. Bla, 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 bla. 8. 7. 7, dobra. Julcia, jaką ty masz delikatną dłoń. Tak. Dawaj, spróbujemy ostrygi. Ja też nigdy nie jadłem. Dawaj. Weźmiemy te ostrygi, proszę pani. Ale ostrygi rozumiem, że są ostre, tak? Słabe. Słaby żart. Poproszę, dobrze, super. Wiesz, bo ja słyszałem, że ostrygi się je z szampanem, tak, albo z czymś, ale... To jest takie, co... No i sam o tym sketchu ciągle mówisz. Pytanie, czy ostrygi się je z szampanem. Przestań, no nie rób mi wstydu. No pokłócimy się. Ja jestem influencerem, ja byłem znany kiedyś, cicho. Kiedyś. Dobrze, że powiedziałeś kiedyś. Starsi ludzie pamiętają. Ale mi się cudownie z tobą czas spędza. Co pani robi tej strzydze? Strzydze. O nie. Nie, ja będę miała odrobinę. Ty tego, ja na 100% ty będziesz tam siedzieć. Będę. No ja już widzę po tobie, że ty będziesz... Nie, to jest coś, to już jest solone, tak? No, no to po prostu siup i tyle, no. No jeszcze kawałek cytrynki do tego i... Jak w sketchu o 5 rano, no ciach. Jest? Po prostu zamykasz oczy, otwierasz usta. Kiedyś pani jest niedziela, nagle. Zamówiliśmy ostrygi, wyciskamy cytrynkę, uwaga, i ja i Julka pierwszy raz jemy ostrygę, tak? Tak, ja się zżywam, jestem pewna. Ty pierwszy, bon appetit. Proszę, bądź pierwszy. Muszla. Bardzo dobre. Serio? No, jak topienie się w Bałtyku smakuje. Przechyl. Całe do buzi, bierz. Ty, najgorzej, że można mu... Co ty robisz? Jedz to! Zapłaciłem! Jak smakuje, kochanie? Nie? Ej, smakuje trochę jak całowanie Sabiny, bo ona jest nad morza, nie? Jak oceniasz, Julcia? Okropne, nie. Słone, nie. Teraz możemy się robczy całować. Teraz już... No da, ja mogę... Nawet jakbyś rzygała, mogę się całować. Zajebista nazwa, co? A panu od... Ośmiornice pyszne. Dobrze. Poprosimy o ośmiornicę. Z kolegą do kina idziesz? Tak. Ale z kochankiem jakimś. Nie, to z kolegą od kina. Chodzimy tylko razem do kina. Piotruś, pozdrawiam cię, ale nie bądź, nie daj się jej. Ona cię będzie wyciągać. Czemu od kina tylko? Ale ja płacę sama za siebie. Bo... Nie chodzi o to, chodzi o jego czas. On mógłby z inną dziewczyną i mógłby ją... Rozumiesz, że... Bo wiesz co, powiem tak, Piotrek. Ty jesteś od kina, drugi jest od spacerów, trzeci jest od nagrywania, a czwarty jest od tej roboty. Lepiej być tym czwartym. Co, nieprawdę powiedziałem? Prawdę powiedziałem. Boże, jaka jestem już najedzona. Ale jeszcze coś chyba w siebie wepchnę.
No bo ten frajer jednak płaci. Robert, chodź kochanie, mam pomysł. Czy u mnie się przypada do mnie cały czas? Przepraszam za przekleństwo. Czemu cię? Odejdź, bo ja rozmawiam teraz z Mateuszem. On krzyczy, jak ja mówię, że jakiś pomysł mi się nie podoba, to Robert zawsze krzyczy na mnie. Nie mów mi, co mam robić. Kocham takie kobiety. Czysty ogień. Byle nie u mnie w domu. Na co my czekamy w ogóle? Na... O! Dziękuję. Ośmiornice. Takie malutkie. Właśnie, są takie malutkie. Baby, jak to mówi... Przesuniesz mnie, Robciu? Jak to by powiedziała Baby Octopus, nie, za, nie? Nie zwrócę wam za pay-per-view. Jaki ty jesteś silny, Robciu. Słuchajcie, patrzcie. One miały na imię jakoś. Smacznego. Smacznego. Ej, to w ogóle nie smakuje jak owoce morza. Ten pomidor, czuję jakbym... Bolognese. Wsadził penesa w pomidora, się czuję jakbym pomidorem był, serio. No to jest lepsze niż te ostrygi, myszka? A to jest głowa jego? To jest od głów? A skąd, że to jego? Może to on, może to ona. Zaję, żyjemy w czasach, gdzie nie wolno zakładać czyjegoś genderu na podstawie tego, na podstawie jego odwłoku. Smakuje? Tak. Słuchajcie... Ale ten sos jest nie. Pomidor takie... Jak taka surówka u babci. Wiem! Ryba po grecku jest w takim sosie. Tylko ryba po grecku jest pyszna. Ja nie jestem czaplą, żeby wpi***ać ośmiornicę. Czaple jedzą ośmiornice. Czaple, bociany, ośmiornice. Kormorany, indyki, kurczaki. Pisklaki, kurczaki, latające samoloty, skaczące na płoty, koty, psy. Wszystko je ośmiornice, rozumiesz? No nie wiem, czy ty jesteś taki głupi, czy udajesz? Widzowie, teraz zamówimy Korean Fried Chicken, nazywa się to KFC, a jest to po prostu kurczak... W panko pewnie. W panko? Co to jest panko? Panierka. To w panierko, w panienko. Tak. By w panko było to w panko, w panienko. Kurczak w panienko. A jestem ci potrzebna? Zobacz, jak tak, blisko jest. Chodź, idziemy zamówić KFC. Ej, Julka, powiedz jedną rzecz, nienawidzę, jak ktoś cię podnosi, co? Tak bez zgody? Nie przywiązuję do tego. A, dobrze, nie. Dobrze. Nie. Ale na barana, tak, czy... Tak, tak, na barana. Tu? Tak. Robciu. No dawaj, dawaj. Jesteś wielki. Dobra. Przeczytaj napis na menu. Korean fried chicken. Poprosimy KFC, proszę pana. Jezu. Robciu. Buty mi spadają z nóg. Jak się mocno skupię, to czuję jej tętnicę. Nie powiem gdzie. Udową. No, powiedzmy. Robciu, zostawiłem postawisz telefon. Mnie już? Nie siadaj na ladzie, to jeśli tu się jedzenie podaje. Boże, jakie prości ludzie to są. O Boże, totalnie. Proszę bardzo. To dla pana, tak? Tak, to dla pani też, zapraszam. To dla mnie? A jak w Pretty Woman, nie? Że on się zakochał w tej, w prostytutce. To ja się zakochałem w kelnerce. Widzowie, jak to pięknie wygląda w pudełeczkach poukładane, jakie słodkie. Uwielbiam, słuchajcie, koreańskie żarcie. Uważam koreańskie żarcie za lepsze od japońskiego, chińskiego i za lepsze od wietnamskiego. Change my mind. You won't. Przepyszne. Ostre. Ostre, tak, bo wzięliśmy ostre. Nie smakuje ci, Niunia? Jeszcze nie jestem głodna w ogóle. Nażarła się tych ośmiornic. Jaka krótka rączka. Smakuje? Tak. Pyszne. Przepyszne. Ale już dość, Robert. Julka, po pół roku takiego testowania Julka waży 70 kilo. Wiesz, ja nie mogę przytyć. Po co, bo jedziesz, modelką jesteś, kochanie? Nie, bo chcę przytyć, bo chcę być grubsza po prostu. A powiedziałaś, nie chcesz przytyć, czy chcę przytyć? Chcę przytyć. To żryj! No, dużo zjadłam dzisiaj. Do końca zjedz. Nie. Za tatusia, za mamusia. Ostatnie dwa kawałki i kończymy. Znaczy idziemy na deser, ale desery nagrywaliśmy, to oszukaliśmy was wcześniej. Patrz. No jak my, niedopasowani w ogóle, dawaj. Widzowie, chciałbym mieć twarz z drugiej strony. Ale na szczęście nie masz. Dobra. Czasem, bo ja się boję. Robert, no! Robert, proszę, ja się boję, serio! Tyle byłem, tak blisko. Liczy się. Cześć, słuchajcie, to jest w ogóle w hotelu Hilton. To jest taki hotel dla bogatych ludzi, wy nie wiecie. Jezu, jak to pięknie wygląda wszystko. O Boże, ale się nażremy. Julcia, cieszysz się? No cieszę się, no. To te sery, ale... Nie bardzo, nie lubisz? Wiem. No mnie nie zżygasz. Nie ma problemu. Dobrze. Myślałem, że się zdenerwujesz na te kwiatki. Czemu miałabym się zdenerwować? To słuchajcie, miługes. Przekaz do całej Polski, do wszystkich facetów w Polsce. Ja kocham Julkę. To, że ona mnie nie... O Boże, jakie słodkie body. To nie jest body, to jest kombinezon. Ale mówię o twoim ciele. No właśnie, ale pokaż, jak się ubrałaś.
Julcia, pamiętaj, że... Dla mnie blondi. Dla ciebie szogun. Ja płacę, pamiętaj. Ale nie jemy po jednym, musimy spróbować kilka. No tak. Tak, widzisz, jak ładnie to wygląda? No to są takie, makaroniki. To są takie małe pierdy, no. Tak jak ty. Malutkie i słodziutkie. Gotowe są one są tańsze, a ty jesteś droższa niż normalne kobiety w utrzymaniu. Ile kosztuje twoja miłość, Julka? Nie stać się. No, tutaj Tomasz Cik mieszka w Platinum Residence, dlatego tak, taki automat do proszku i z szuflady wyciągasz. Taka maszyna do robienia weekendów. Ładnie pachniesz. Ładnie. Ładnie? Podoba ci się? Nowe perfumy. Tak, no. Tak? Jakie? Kupowałem z Dominiką. A co to jest? To jest pistacjowy deser. O, to ja lubię. Co dużo... mać. Dobre? Mhm. O Boże Święty. Ja chyba nie mam smaku. Powiedział, co? Zajebiście, że cię zabrałem do cukierni na jedzenie, jak nie masz smaku. Dobra, nie jest za słodkie. Każda stara baba, jak je sobie serniczek. Dobra, tak, a nie za słodkie, synku. Pyszny pistacjowy deser, Julcia. Mhm. Jak oceniasz od 1 do 10? 8, tak? Pecha, o. Lecimy dalej. To jest biała czekolada pewnie. To jest pan bałwan. Ty. A myślisz, że można zjeść czapeczkę? Julcia, ugryź czapeczkę. Jak mam ugryźć czapeczkę? Weź w łeb. Julcia ma chłopaka w ogóle? Nie mam. Cicho, bo w ogóle na O twoje... dobrze, masz cichego wielbiciela, przecież nie powiem, kto to jest, no. A on ogląda twoje filmiki. Ogląda moje filmiki? Pozdrawiamy. Hmm. Jak ci smakuje? Dobra. Snowman? Dobre, co? Jabłuszko. W środku jest jabłuszko! Nie, absolutnie nie. Połączenie białej czekolady i jabłka... A mi smakuje, bo ja lubię kwaśne i słodkie. Żeby tu właśnie przełamać to, że to jest takie słodkie. Mi to smakuje tak? Na przykład bardziej niż tamto. Mhm. Ja lubię słodkie na słodkim, jeszcze do tego słodkie, wiem. Julcia. Tak jak ty. Ile na 10? 5, jestem do tego obrażony jeszcze. Next. A i ślicznie to wygląda ten deserek. To są moje smaki. Czyli jakie? Kajmak tu jest chyba. O Jezu. Zajebiste, Robert. Tak? Mhm, 10 na 10. Mm. Kremówka, kajmak i, czyli papie, i coś takiego, na pole, nie wiem. Na papie. Tak. Chociaż. Ale pysz. Ale pyszne. Serio, dobre. O Boże, ja się przepyszne. Brakuje taka napoleonka, tylko 10 razy lepsza. Mhm, bo ten kajmak. Może przez ciebie polubię słodycze. Słodycze, alkohol, używki mocne? Nie. Nie? Alkohol lubię, ale używek mocny. Już jak kiedyś imprezowałeś grubo, co? Kiedyś tak. Teraz nie. I czemu już nie? Bo jestem za stara. Ile masz lat? 20. Julcia, dużo do ciebie facetów pisze po naszych filmach? Trochę tak. I co im odpisujesz? Nic. Ghostuję. Tak? A jak jakiś przystojny by się trafił, jakiś mąż bogaty? Nie musi być bogaty. Ty jesteś bogaty i co? Ja jestem bogaty? Ale napi***liłem głupot tym babom. Teraz czekolada. O fu. Czemu fu? Nie lubię. Nie lubię. Nie lubisz czekolady? A ja, no. Lubię, a ja nie lubię czekolady i wiśni. Nie lubię połączenia owoców. Malinę. Co? Malinę. Ty mnie w ogóle nie rozumiesz przez tę moją chrypkę, tak? No, przez to, że jesteś głupia. Co? Zachowuj się. Przepyszna. Tak? Mhm. Oh my god. Nie masz takiego, że OMG, jakie dobre? Dlaczego? Dupy nie urywa. Dlaczego? Robert, ty jesteś głodny, dzisiaj nic nie jadłeś. Tobie wszystko smakuje. Nieprawda, to nie smakowało mi to jabłko. Ale dałeś 5 na 10. Ale patrz, ma czapeczkę świąteczną. Ale ona nie jest ze zjedzenia, Robciu, nie jest jej. Wiśnia chyba, Robciu. Znowu jest owoce są w środku. Boże, życie jest takie... Życie jest takie beznadziejne, serio. Robciu, brudny jesteś. To weź mi polisz. Nie, tak, no... tak, polisz mnie tak, że tutaj. Co? Polisz mnie tak, no. Ale jak mam cię polizać? Zlisz to ze mnie. Robert! Żartowałem oczywiście, sprawdzałem, czy ty jesteś porządna. No i co? Jesteś no i nie. Jesteś beznadziejna, bo nie chciałaś mnie polizać. Oho. Nie, nie. Robert, nie. Niedobre. Ja spróbuję. Miejsce owoców jest na drzewie, do ch... Nie. Niedobre, już wiem, że niedobre. No nie lubię takich deserów. Ten pistacjowy był dobry. Odcinek pożądał mnie zgodnie z planem. Dobra, widzowie, powiemy szczerze. Nagraliśmy... Znaczy, to, co oglądacie, miało być całym odcinkiem, ale zaraz... Kolejność jest zmieniona, Robert, teraz... Ja pomyślałem, że mógłbym się wyżygać po prostu te ciastka, no. I byśmy zaczęli wtedy od zera. Znowu bym się czuł tak samo, że jestem nienajedzony. Nie, bez jaj. Jak on... Chyba to tutaj. Ja zacznę żygać, no. Znaczy nie, to nie jest żyganie, tylko byś miał taki gag reflex, takie... W sensie, że wiesz, co cię czeka. Tak, Robert. Tak. O, jest dobrze, miałem się przy Julii zachować porządnie. To zachowuj się porządnie, bo ja sobie nie wytrzymam tutaj psychicznie, zaraz stąd wyjdę. Julka, ja wiem, że ty udajesz kobietę z klasą. Dobra, idź, żegaj. Ja wiem, jaka jest prawda.
Jaka? No ja wiem swoje. No to powiedz no po prostu. No słyszałem swoje o tobie. No co usłyszałeś? Od kogo? Od chłopaków ze Sketcha. Masz tam bana. Nie wchodzisz tam. Nie wpuszczają cię. Wiem. Serio masz bana? Nie, ale z kamerą chciałem wejść, to by nie wpuścili. Wpuśćcie mnie tam, to zrobię wam złoto content. Słuchajcie, dziewczyny, jeżeli chcecie, jeżeli jesteście nowe, słuchaj, Julcia, zaraz co wymyśliłem. Jesteście nowe w Warszawie na przykład, chcecie się... Boże, lubię, jakie pachniesz. Jakieś to te feromony. Wylał całą butelkę. Ale działa. Mam bardzo ładne perfumy. Nie. Tak świątecznie pachniesz, jakimś piernikiem. Piernięciem Mikołaja, suchem. Słuchajcie dziewczyny, jeżeli jesteście nowe w Warszawie, to nie jest żart w ogóle. Łapiecie często infekcje, dlaczego? Nie macie biomu tak zwanego, czyli nie macie tych bakterii, wiesz co chodzi, tych antyciał, które przygotowują do życia w Warszawie. Jeżeli pójdziecie ze mną do łóżka, poczekaj chwilę, no do łóżka, nie, do łóżka automatycznie złapiecie, tak jakby tak jestem taką ludzką szczepionką. A ty się chwalisz czy żalisz teraz? Chwalę się, że zebrałem w sobie tyle mam bakterii, szczepów i wirusów, że jestem tak jakby przez panie ze mną z taką szczepionką i nie złapiecie już nic w Warszawie wtedy. Rozumiesz? Jesteś obrzydliwy po prostu. Dobrze, że mam zasłonięte żadnych bakterii. Widzowie, my kończymy odcinek, ale tak naprawdę idziemy zaczynać. To idziemy skarbie coś jeść.